Łukasz na czas. Zapraszam na serwis informacyjny TVSLD. W ortopedycznym kołnierzu i z wynikami obdukcji. Tak Robert Biedroń, działacz kampanii przeciwko homofobii, wystąpił na konferencji prasowej wraz z działaczami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, broniąc zapisów antyfaszystowskich naszej konstytucji. O karygodnym zachowaniu policji, o zatrzymaniu oraz o tym, co działo się na komisariacie, opowiedział sam Biedroń, który wsparty został na konferencji prasowej przez Wojciecha Olejniczaka oraz Ryszarda Kalisza. Sprawę trzeba wyjaśnić, mówili działacze SLD. Okazało się, że dwie różne demonstracje zostały tak samo potraktowane, a to przecież mieliśmy do czynienia z ruchami faszystowskimi czy działaniami takich skrajnych narodowców, a z drugiej strony przyszli warszawiacy, którzy chcieli powiedzieć nie dla tych skrajności, nie dla braku tolerancji, a tak dla demokracji, dla tolerancji. I dziwię się, że nie było pani prezydent, był pan prezydent Dutkiewicz we Wrocławiu. Gdyby była pani prezydent tutaj z nami na Placu Zamkowym, do takich sytuacji by nie doszło, bo zgodnie z ustawą mogłaby zdelegalizować te demonstracje i rozwiązać je i byłby spokój. Wyniki obdukcji lekarskiej świadczyły bowiem o oznakach przemocy fizycznej stosowanej wobec zatrzymanego. Także na filmie z zatrzymania, który krąży w sieci, widać, jak prowadzony jest aktywista ruchu gejowskiego. Na filmie padają także wyzwiska w jego stronę. Jak to się stało, że policja, która 11 listopada powinna zająć się raczej zachowaniami grupy narodowej, swoją uwagę zwróciła w kierunku stojącej w obronie zapisów konstytucji grupy obywateli? Mamy nadzieję, że sprawa ta zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Biedroń zapowiedział, że swoich praw będzie dociekał nawet przed instytucjami europejskimi. Przez ten brak organizacji, przez brak profesjonalizmu ze strony policji stałem się ofiarą tego wszystkiego. Zostałem pobity dotkliwie przez policję, trafiłem do szpitala, byłem przetrzymywany przez policję bez postawienia mi jakichkolwiek zarzutów czy przedstawienia nawet protokołu zatrzymania. To wszystko jest skandaliczne, ponieważ to wszystko miało miejsce w środku Europy, w centrum Europy, w państwie demokratycznym, w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej, które chciałoby i deklaruje przestrzeganie praw człowieka. To wszystko niestety też podważyło moje zaufanie do instytucji prawa, do instytucji państwa demokratycznego i mam nadzieję, że zarówno prokuratura, jak i sądy wyjaśnią tę sprawę gruntownie. W siedzibie SLD przy ulicy Rozbrat pojawiła się ponownie Jolanta Kwaśniewska. Była prezydentowa wzięła udział w spotkaniu poświęconym roli kobiet w samorządzie w perspektywie ostatnich 20 lat. Katarzyna Osowiecka, wiceburmistrz dzielnicy Warszawa Śródmieście oraz Anna Uzdowska, przewodnicząca Warszawskiego Forum Kobiet, zorganizowały spotkanie, bo jak mówią, rola kobiet w polityce jest ciągle za mała i należy wzmacniać ją poprzez dyskusję i debatę, a także udział w wyborach. Gościem honorowym spotkania była Jolanta Kwaśniewska, która odniosła się do swojego doświadczenia politycznego jako pierwszej damy, jak również do przykładów działalności kobiet w samorządzie. Dyskutowano także na temat problemów dyskryminacji oraz przemocy fizycznej, jakiej doświadcza płeć piękna. Także na temat sposobów na polepszanie statusu pań. Co podkreślano, dowodem na to, że Lewica i SLD stawia na kobiety, jest fakt, że blisko 50% kandydatów na listach sojuszu na Mazowszu to kobiety. Udało się zatem realnie zbliżyć do granicy oczekiwanych parytetów, czym nie mogą pochwalić się inne partie. Na spotkaniu pojawił się także jedyny mężczyzna, czyli kandydat na prezydenta Warszawy, Wojciech Olejniczak. Przyszedł teraz taki czas, kiedy czujemy, że mamy w sobie tyle siły, odwagi, że potrafimy silnym głosem, nawet nie prosić, a tym razem upominać się o to, aby dzielić razem z Wami odpowiedzialność za sprawy państwa. Mam wrażenie, że zaczyna się to wszystko w naszej mentalności wtedy, kiedy wychowujemy dzieci. To jest ten pierwszy moment, kiedy mamy zupełnie inaczej traktują swoich synów, a inaczej traktują swoje córki. To jest zakorzenione w naszej tradycji, kulturze. Wynika także to ze względów religijnych. Mężczyzna zawsze był głową domu, kobieta wychowywała dzieci. Sytuacja się zmieniła, jesteśmy świetnie wykształcone, jesteśmy ogromnie kompetentne i mam takie wrażenie, że gdyby dochodziło właśnie do takiej świetnej synergii, wzajemnego połączenia męskiej siły, roztropności z kobiecą mądrością, wrażliwością, odpowiedzialnością. Gdyby ten balans, tak jak w życiu, był w takich proporcjach właśnie, jak to jest w naszym społeczeństwie, że jest 48% panów, 52% kobiet, podejmowane były
mądrzejsze decyzje. Mhm. Jest dziesiątki takich badań zrobionych, że w tych firmach, gdzie w zarządach jest minimum, są minimum 3 kobiety, te firmy funkcjonują znacznie lepiej na rynkach pracy. To są ogólnoeuropejskie badania. Tego typu firmy osiągają tak mimochodem 20% więcej zysków. Jest 9 takich płaszczyzn, z których te badania były zrobione. I mam wrażenie, że identycznie jest w polityce. Także, drodzy Państwo, głosujcie na kobiety, bo to jest czas kobiet. Na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest wielu młodych kandydatów na radnych. Takim kandydatem jest Michał Husarski, nasz kandydat do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Pierwsza to zintegrowany program socjalny dla Dolnego Śląska. Po to, aby powstały programy, które będą wspierać samorządy w tworzeniu nowych żłobków, nowych przedszkoli i placówek dla seniorów. Ponieważ tego nie ma, same samorządy nie są w stanie same poradzić sobie z tym problemem, ani sfinansować. Dlatego jest potrzebne porozumienie gmin, powiatów i sejmiku województwa dolnośląskiego. To jest możliwe. Druga z ważnych gałęzi inwestycyjnych to przeprawy rzeczne. Jedna w Głogowie na Odrze, a druga w Legnicy na Kaczawie. To są dwie przeprawy, których brak paraliżuje komunikacyjnie te miasta. To są duże miasta, jedne z większych w regionie. To są rzeczy, którymi powinni się zająć samorządowcy i ci w gminach, ci w powiatach i w sejmiku województwa. I raz na zawsze ustalić, jakie środki unijne będą szły na poszczególne miasta, bo to same gminy wiedzą, na co one powinny najlepiej pójść. Z tego, co widzę, to po pierwsze pozytywnym podejściem, a po drugie nie obiecuję gruszek na wierzbie, dlatego obiecuję tylko parę rzeczy, o których mam pojęcie, wiem, że mogą zostać zrealizowane i to, co najważniejsze, jeżeli idzie się do sejmiku, to trzeba iść drużyną, trzeba znać tych ludzi, znać te problemy, potem, żeby wspólnie działać, bo pojedynczy radny nie ma szans, aby załatwić dany temat, poruszyć, stworzyć jakiś program. I to jest chyba nasza przewaga. Po pierwsze, chciałbym, aby budżet, który jest dzielony ze środków inwestycyjnych, środków unijnych, który może sejmik przekazywać dalej dla rozwoju całego regionu, żeby był z góry określony, żeby to gmina mogła powiedzieć: wiem, że dostanę 50 milionów złotych i ja decyduję, na co te pieniądze idą. Żeby nie było takich sytuacji, że niektóre miasta rozwijają się bardzo szybko, a inne bardzo wolno. Jedne dostają pieniądze na bardzo ważne zadania, a drugie dostają pieniądze na zadania drugo- lub trzeciorzędne. To po prostu trzeba zmienić dla naszego dobra. To ostatni przed wyborami serwis informacyjny TVSLD. Przypominamy, 21 listopada wybieramy listę numer 1, czyli kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do usłyszenia.